Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest od 2018 roku realizatorem projektu pod nazwą Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Celem tego projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu mieszkań wspomaganych, tak aby przedstawić samorządom możliwość korzystania i wspierania tą formą osoby długotrwale chore psychicznie. W ramach tego projektu zostały utworzone mieszkania w 5 gminach, 3 mieszkania na terenie województwa lubelskiego i po jednym mieszkaniu w województwie podkarpackim i świętokrzyskim, gdyż ten projekt realizujemy w partnerstwie właśnie z tymi samorządami. W ramach projektu, który ma wypracować standardy, w jakich warunkach osoby po przebytych chorobach psychicznych mają zamieszkać w mieszkaniach wspomaganych, udało się w ramach Stowarzyszenia Misericordia stworzyć 20 miejsc dla osób potrzebujących. Te osoby w ramach stowarzyszenia zamieszkują na terenie 3 gmin w województwie lubelskim. Są to gmina Lublin, gmina Głusk i gmina Żmudź. Ponieważ my od 30 lat pomagamy tym osobom, mamy 7 domów, w których chodzą na terapię, gdzie mają pracę, ale najważniejszą rzeczą dla każdego z naszych podopiecznych, którzy czasami wielokrotnie byli w szpitalu psychiatrycznym, jest to, aby mieli własne mieszkanie, własny dom. I dlatego my od 2002 roku podjęliśmy próbę przygotowania takich mieszkań. Ale dopiero teraz, kiedy ten projekt zainicjowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, włączający jeszcze 2 województwa, był możliwy do zrealizowania, zgłosiliśmy się, aby razem z ROPS-em przeprowadzić u nas proces tworzenia mieszkań wspomaganych. Wcześniej byłem taki wycofany bardziej. Mieszkałem u rodziców, chodziłem do tego SDS-u, ale nie czułem się odpowiedzialny sam za swoje życie. Czułem się taki wycofany i taki uzależniony od kogoś. To mnie strasznie negatywnie wpływało na mnie. Z zawodu jestem technologiem żywności o specjalizacji cukrownictwo. Pracowałam w ŚCiU jako kierownik kontroli jakości. Po pobycie w szpitalu pani psycholog zaproponowała mi zamieszkanie w hostelu. Ja oczywiście bezwarunkowo się zgodziłam. No normalnie żyję, staram się funkcjonować w społeczeństwie. Korzystam z różnych przyjemności, że tak powiem. No z życia korzystam. Tutaj w naszym mieszkaniu także robimy takie spotkania jak urodziny, imieniny, grilla. Normalnie żyjemy, funkcjonujemy. Jest tak, że można dużo się nauczyć po prostu. Nauczyć się samego siebie, swojego podejścia do życia. Jest to proces, który jest długotrwały. Nie da się nauczyć tego w parę dni, ale trzeba być ze sobą przez ten dłuższy czas. Efekt jest taki, że ten czynnik biologiczny X właśnie, który jest w mózgu, który często choruje, jest niwelowany właśnie przez te doświadczenia powrotu do społeczeństwa. Na przestrzeni projektu zauważyliśmy bardzo dużo pozytywnych zmian. Grupa początkowo była taka dosyć mało zintegrowana. Mieszkańcy przeważnie przesiadywali samodzielnie w pokojach, wymagali bardzo dużego takiego wsparcia. Wraz z upływającym okresem i zajęciami takimi właśnie wspomagającymi, grupa się zaczęła coraz bardziej otwierać. Mieszkańcy wspólnie zaczęli sobie gotować, spędzać czas, wychodzić gdzieś na spacery, również na jakieś zakupy. Dużo takich pozytywnych zmian. Jesteśmy gminą wiejską, niewielką, bo tylko 3200 mieszkańców i mieliśmy możliwość skorzystania z tego projektu. Na terenach wiejskich ten problem chorób psychicznych, osób z zaburzeniami jest szeroki, trzeba powiedzieć, i takie projekty są niezbędne na terenach wiejskich. W dużych aglomeracjach miejskich jest dużo łatwiej o wsparcie, o fachową pomoc, natomiast na wsiach no niestety jeszcze musimy nad tym długo popracować. Także myślę, że jesteśmy w pewien sposób prekursorami takiego zadania, bo faktycznie jest to projekt pilotażowy.
i realizowany na terenie m.in. województwa lubelskiego i w naszej gminie. Wcześniej mieszkałam z rodziną, z siostrą i z bratem. I że było ciasno w domu, więc się tutaj chciałam zadbać o siebie, żeby mieć swoje mieszkanie, powiedzmy swój kąt. Dobrze się mieszka, trzeci rok już tu mieszkam. Wesoło jest. Dzieci mnie odwiedzają, przyjeżdżają z Lublina, studiują. Chodzimy na spacery, kawkę pijemy, sprzątamy. Chcieliśmy, żeby to było mieszkanie przyjazne dla tych ludzi, żeby ci, którzy na co dzień albo pracują w naszych zakładach, albo na zewnątrz chodzą do pracy, albo jeszcze chodzą na terapię, mieli gdzie wrócić do siebie. Dla wielu z nich to jest pierwsze mieszkanie, gdzie mogą sami decydować o wystroju, gdzie mogą zaprosić gości, gdzie mogą się czuć u siebie. I chcemy pokazać to wszystkim innym, że wśród nas są osoby z zaburzeniami psychicznymi, że wśród nas są tacy sami jak my, tylko przez chorobę często nie mają takich samych możliwości, aby realizować swoje marzenia. To jest bardzo ważna idea, mówiąc o deinstytucjonalizacji usług, jeśli chodzi o osoby z zaburzeniami psychicznymi. Do tej pory osoby doświadczające takiej niepełnosprawności, takiej choroby przebywają najczęściej w zakładach opieki całodobowej. Są to szpitale psychiatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy też domy pomocy społecznej. Jeżeli osoby doświadczające takiej niepełnosprawności mają szansę zamieszkać w mieszkaniu wspomaganym, być wspieranym przez specjalistów i mają szansę na to, aby być przygotowywanym do samodzielności, one łatwiej wchodzą w relacje społeczne, one mają poczucie własnej wartości, mają poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Znajdujemy się w Straszęcinie, gdzie Stowarzyszenie Radość utworzyło mieszkanie wspomagane dla osób po kryzysach psychicznych. Są tu osoby, które chorują i leczą się na schizofrenię, osoby, które mają tak zwane zaburzenia afektywne, czyli psychozę maniakalno-depresyjną, jak również osoby, które leczą się od wielu lat na depresję. Przychodziły tu osoby, które miały doświadczenia też z nadopiekuńczą postawą rodziców. Miały doświadczenia z bardzo dużym lękiem przed podjęciem pracy zawodowej. Były to też osoby, które na przykład nie spotykały się z akceptacją w swoim środowisku ze względu na charakter schorzenia, na pewne swoje objawy chorobowe. I często właśnie takie osoby nieświadome często swojego stanu zdrowia, nie mające zrozumienia w swoim środowisku, takie osoby bardzo często po prostu zostają pozbawione możliwości pobytu w domu. Często stają się osobami bezdomnymi. I takie osoby też mogą znaleźć miejsca w ramach takiego mieszkania właśnie wspomaganego. Z mamą mieszkałem najczęściej albo z tatą. Ale chciałem się usamodzielnić typowo po prostu, żeby być samemu wystarczalnym i tego. No i tutaj ten ośrodek mi to, że tak powiem, zaproponował i zapewnił. Mieszkam w domu rodzinnym. Jak sobie tutaj przyszłam, to całkiem inny świat. Dostałam pracę między towarzystwem, koleżanki, koledzy. Korzystałem z pomocy społecznej. Na schronisku przebywałem. No tutaj to mieszkanie, ten udział w tym projekcie, no bardzo wiele mi dał. Na pewno mnie wdraża takie życie usamodzielnione po prostu, w taki inny rytm życia, takiego normalnego życia, samodzielnego. Mieszkam tu od początku projektu, byłam pierwszą lokatorką tego mieszkania. Zaczynało się to tak, że mieliśmy opiekunów przez 24 godziny na dobę, a teraz mamy większą swobodę. Idziemy w samodzielność, gdzie to jest bardzo ważne. My mieszkania prowadzimy od 2019 roku, dokładnie od maja. Mamy 3 mieszkania, 4 podopiecznych, 2 panie i 2 panów.
niesamowity, jak potrafili w to wejść, jak gdzieś się zintegrowali, jak postawili gdzieś nawet dla innych weto, że nie może nikt przekroczyć mojego progu, bo to jest moje, prawratne, własne. Bo kiedyś gdzieś ingerowali, na przykład rodzice, wydaje mi się, że za bardzo, w życie młodego człowieka, bo to jest człowiek 31-letni, a teraz ma dziewczynę, pomimo że ma schizofrenię, jeździ samochodem, rodziców tylko odwiedza, bo mieszka tu i jest mu tu bardzo dobrze i nie wyobraża sobie mieszkania z rodzicami tak, jak to było wcześniej. Zdecydowanie tu i nawet jak zakończy się już projekt, a będzie kontynuacja, deklaruje zamieszkanie. Ja tu mieszkam ponad 3 lata. Czuję się tu bardzo dobrze mi się tu mieszka. Wszyscy są przyjaźnie do siebie nastawieni. Ja się w ogóle nie czuję, że jestem chora. Normalnie po prostu żyję. Mam też dużo znajomych, przyjaciół. Jest choroba jaka jest, ale praca też jest, jest życie, jest. Także no jest dobrze. Nie chciałbym już nic zmieniać. Rozwiązania w postaci mieszkań chronionych czy mieszkań wspieranych są rozwiązaniami bardzo korzystnymi, bo wówczas wsparcie, które oferujemy, czy to pomoc psychologa, czy pracownika socjalnego, innych specjalistów, jest wsparciem elastycznym, raczej dopasowanym do skali potrzeb. Jeżeli człowiek z czymś sobie nie radzi, ma jakieś trudności, czy w znalezieniu pracy, czy w zabezpieczeniu potrzeb życiowych, no to wtedy właśnie ci specjaliści są w stanie pomóc w rozwiązywaniu pojedynczych problemów i pozostawieniu człowieka dalej w samodzielnym zamieszkaniu czy w samodzielnym bytowaniu. To daje możliwość zachowania godności, bo ci ludzie nie są uzależnieni i wpasowani do jakiejś instytucji, tylko mogą samodzielnie sobie organizować życie. Przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej to jeden z najważniejszych obecnie kierunków działań społecznych w Polsce. To kwestia, która ma z jednej strony pokazać nam, jak uwzględniać indywidualne potrzeby osób wymagających pomocy, ich prawa do podmiotowości czy decydowania o sobie, a z drugiej jak zadbać o członków rodziny, którzy sprawują opiekę nad takimi osobami. Ten temat dotyczy każdego z nas, naszych bliskich, sąsiadów, seniorów. Jednym słowem wszystkich, którzy wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jestem przekonany, że dzięki tym zmianom dostęp do usług społecznych będzie dużo łatwiejszy.